w odcinku podcastu Porozmawiajmy o Tobie i ten odcinek będzie poświęcony emocjom. Będziemy mówić o emocjach w takich bardzo podstawach w podejściu do, do emocji, bo to jest dosyć gruby temat i on będzie podzielony najprawdopodobniej na trzy odcinki, żeby pokryć to wszystko, co, co ma być pokryte. E, bo tak jak wiesz, że, że można zjeść. E, czy można zjeść słonia? Tak można, tylko nie w całości, kawałek po kawałku, i my sobie te emocje, kawałek po kawałku, a, będziemy rozgryzać. E, to jest też troszkę tak z tymi emocjami, a, że one są jak taki wiatr. Ty go nie widzisz, ale wiesz, że jest ty go nie widzisz, ale możesz go poczuć, ty go nie widzisz, ale możesz go zobaczyć, na przykład jak ci, nie wiem, spadnie chustka z głowy. Ten wiatr, podobnie jak emocje, może przynieść wiatr w żagle i poruszyć jachtem, na którym jesteś, ale może też zwiać dach, dach budynku. To, że tego wiatru nie widzisz, to wcale nie znaczy, że on nie istnieje i byłoby pięknie i byłoby dobrze, gdybyśmy naprawdę zaczęli w te emocje wierzyć, próbowali je nazwać, rozpoznać, najpierw rozpoznać, potem nazwać, to nam da taką sytuację, w której będziemy w stanie tymi emocjami zarządzać. A jak mówi, jak powiedział Marek Aureliusz, a może napisał nawet no nie ma panowania większego niż panowanie nad sobą samym. A żeby panować i mieć władzę nad sobą samym, e, musisz panować nad swoimi emocjami, musisz nimi zarządzać, a żeby nimi zarządzać, musisz je też czuć. Emocje w takim podejściu kognitywno-behawioralnym, czyli taka cognitive Behavior therapy, czyli poznawczo behawioralna terapia, czy, czy podejście, to, to jest jakiś wynik oceny, jakiegoś zdarzenia, uświadomionego bądź nie, i to jest ocena pozytywna, jeżeli ta sytuacja jest na przykład zgodna z celem, jaki ja mam, ale też może być negatywna, jeżeli to zdarzenie jest totalnie sprzeczne z tym, co, co, co ja chcę zrobić. I każda emocja, którą ja poczuję w ciele, jakby odpala mi zupełnie inny program działania. Ja tu będę mówiła o tych wszystkich podstawach, natomiast weź pod uwagę to, że ja jutro opowiem Ci nie jutro, ale w kolejnym odcinku, czyli w części drugiej opowiem troszkę szerzej o tym poznawczo-behawioralnym podejściu, które jest bardzo służące, bardzo, bardzo dobrze się nim pracuje i bardzo prosto w tym schemacie można zacząć pracować ze swoimi emocjami czy uczuciami. Natomiast w odcinku trzecim tego podcastu powiem Ci coś zupełnie sprzecznego. I totalnie sprzecznego aniżeli kognitywno-behawioralne podejście, i to też będzie działało. Tylko w zależności na jakim poziomie jesteś, będziesz e, korzystać z innego systemu, który ja ci zaproponuję. E, to jest trochę dzielenie się taką drogą, którą ja przeżyłam na, na swojej skórze, ponieważ 10 lat temu. Sama skończyłam terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym. To była terapia grupowa i terapia indywidualna. Ja poszłam na tą terapię, ponieważ jej bardzo potrzebowałam. Natomiast też. Ze względów takich etycznych musisz wiedzieć, że e, tak naprawdę, jeżeli chcesz wykonywać w Polsce zawód e, psychologa, e, no to, e, to nie lubię tego słowa, ale, sorry, powinieneś albo powinnaś skończyć swoją własną terapię również, no bo nie możesz pomóc innym osobom, zanim nie pomożesz sobie. A już tak w ogóle być z wami e, chcę na maksa szczera i powiem wam, że ja bym zaleciła e, terapię, czy też może sesje coachingowe. Które, które też działają i to terapię w różnych, w różnych, jakby, podejściach. Jeżeli będziecie zainteresowani, też mogę o tym nagrać jeden odcinek, ale każdej osobie przynajmniej raz w życiu. Um, zaaplikowałabym taką terapię. No bo no niestety w podstawówce pewnie Ciebie, tak jak i mnie, nauczyli od nóg Nilu, ale niekoniecznie tego, jak rozpoznać i poradzić sobie na przykład ze złością. Jeszcze rozpoznać to rozpoznamy, bo, bo są sygnały z ciała i, i łatwo jest poznać, że się jest wkurzonym, to nie muszę Ci pewnie mówić. No ale już jak poradzić sobie z tym wkurzeniem, no to już jest inny inny w ogóle i na parakaloszy. A teraz też tak sobie pomyślałam, wiesz co, o tym filmie Siedem uczuć, o tym, o tym polskim filmie, który ostatnio oglądałam i tam właśnie Adam, Adaś Miałczyński, bo to jest kolejna, kolejne jakby wcielenie Adasia, przychodzi do terapeuty i mówi, że czuje wstyd, a terapeuta mówi to dobrze, a Adaś tam mówi to dobrze, że czuje wstyd, a terapeuta mówi nie, to dobrze, że czujesz. To dobrze czuć, to dobrze rozpoznawać, co czujemy, dobrze nazywać, ale wracam z powrotem do naszego podcastu i naszych podstaw. Jeżeli słyszysz jakieś okrzyki czy śpiewy w tle, to pamiętaj, że jesteśmy nadal w erze COVID-19, czyli w pandemii. Jesteśmy dalej w lockdownie i ja jestem pracującą mamą z dwójką dzieci, więc z góry, z góry uprzedzam, że różne rzeczy będą się działy. Gdzieś w tle. Emocji towarzyszy somatyka, nie? czyli są takie odczucia z ciała. Ty czujesz, na przykład, nie wiem, zaciskasz pierś, e, e, pięści, a, czy czujesz nawet jakiś ból czasem w klatce piersiowej, em, czasem się pocisz, czasem masz jakąś ekspresję mimiczną do, do danej emocji. Um, kiedy nie, kiedy, no to jest bardzo proste. No, odczuwasz strach, więc serce bije ci mocniej i na przykład pocą ci się ręce, nie? A jak się wstydzisz, to nie wiem, jesteś rumian, masz rumieniec, a znów jak um, jesteś, nie wiem, jakoś y, przerażona, wystraszona na maksa, y, jesteś na przykład totalnie blada. I teraz tak. Gdy szczur na przykład, czy mysz na przykład, która widzi kota, ma do wyboru trzy reakcje. E, może uciekać, może walczyć, albo może udawać, że jest zamrożona, a, czyli tak zamiera po prostu w totalnym bezruchu, mając nadzieję, że ten kot jej nie zauważy. To są e, trzy prymalne reakcje, które pochodzą z mózgu e, gadziego, czyli tej najstarszej partii e, naszego mózgu. My te, my te oczywiście reakcje mamy i dalej, ponieważ dalej mamy tą strukturę w naszym mózgu, więc chciałabym Cię przeprowadzić w ogóle przez, przez tą budowę troszkę, tak żebyś to, żeby to dotknąć po prostu od podstaw. Czyli nasz mózg składa się z takich trzech systemów i ewolucyjnie najstarszym systemem, najstarszą częścią tego naszego mózgu to jest mózg gadzi. Um, mózg Gadzi, tam masz zlokalizowane te reakcje fight, flight or freeze, czyli walcz, uciekaj, albo właśnie tak zamrożenie czy, czy zamarcie. E, I to jest najstarsza część naszego mózgu. O tych reakcjach powiem więcej w, w innym odcinku podcastu. E, druga, nowsza część naszego mózgu to mózg palosaków, czyli zwany taki, to jest tak, tak zwany mózg limbiczny. Tam znajduje się przegroda septum oraz ciało migdałowate. No to jest ciało migdałowate. To jest takie ciało, coś jak ciało pedagogiczne w szkole. To jest takie ciało, które gra e, ogromną e, rolę w, w reakcjach emocjonalnych, ale o tym za chwilę będzie. A najnowsza ewolucyjnie, czyli taka fresh, the newest one, jest to część e, tak zwany mózg nosaków, który składa się z korynowej neokorteks. Części starsze. Przepraszam Cię na chwilę. Wyłączę tylko to, co, co muszę wyłączyć. Części starsze znajdują się jakby w wewnętrznej części naszego mózgu, a te nowsze zaś znajdują się bardziej na zewnątrz. Um, mu zgadzi, musisz też wiedzieć o tym, że on w ogóle istnieje też właśnie, dlatego gadzi, bo istnieje też u gadów, u ptaków i oczywiście u ssaków to możesz się domyśleć. To, co w ogóle bardzo ciekawe i może nie słyszałeś, są takie badania McLeona, pisze się Mac, jak McDonald, tylko nie McDonalda, ale McLeana, że reakcja fight and flight, czyli te reakcje walczę, czy, czy uciekam, nie? czyli walczę, napinam się, przygotowuję moje ciało, czy udaję taką udaję, no, robię taką postawę podporządkowaną, bo wiem, że nie mam szans w ogóle wygrać, nie? Bo to też na tym polega ta reakcja fight or flight. Albo walczę, albo uciekam, bo albo mam szansę wygrać, albo po prostu nie mam tej szansy i przegrywam, i wtedy po prostu lepiej, tak jak psy, nie wiem, położyć się na, na plecach i. Może napastnik będzie na tyle hojny, szczodry i łaskawy, że postanowi jednak utrzymać mnie przy życiu, nie? Czy ty wiesz o tym, że te reakcje fight i flight u Małp zanikały, gdy usunięto im część mózgu gadziego? Nie, ale znów pozostały, gdy usuniemy części z dwóch pozostałych struktur naszego mózgu. Czyli wiemy, że te prymalne reakcje, walki, ucieczki znajdują się w tej najstarszej części naszego mózgu. Co jeszcze? Kora nowa, może to ciekawe, może nie, ja lubię takie rzeczy, to w ogóle jest 80% objętości naszego mózgu. I to właśnie w tej korze nowej wzbudza, wzbudzane są i koordynowane procesy emocjonalne u ludzi. Um, ona, ta, ta kora ma też połączenia z, ze strukturami limbicznymi, dlatego to wszystko się dzieje. W ogóle kora nowa, tak naprawdę, to właśnie w niej siedzą nasze wszystkie decyzje, to w niej znajduje, znajduje się nasza filozofia, nasze przekonania, nasze wierzenia. To wszystko to jest kora nowa, nasze też społeczne takie połączenia, um, to, wszystko jest, to wszystko jest w korze nowej. Um, Oprócz tego, to co jeszcze może być dla ciebie ciekawe, to to, że prawa półkula jest bardziej związana z emocjami bardziej od, od lewej. Były badania z 1988 roku prowadzone, które pokazały, że pacjenci neurologiczni, którzy mają przecięte połączenia nerwowe między półkulami i jakby oglądają jakiś przerażający koszmar film. I te sceny są naprawdę straszne, ale oglądają w taki sposób, aby on dotarł tylko do prawej półkuli. To nie mogą powiedzieć, co widzieli, bo lewa półkula jest odpowiedzialna za język, ale mają reakcję strachu. Nie? E, I teraz tak schodzimy sobie do naszego prostego po prostu. Proste, po prostu to się chyba tak nie mówi ale schodzimy sobie do naszej codzienności. I tak sobie drepczemy po tym świecie od poniedziałku do niedzieli sobie żyjemy jeździmy do pracy albo pracy szukamy wychowujemy dzieci, siedzimy w lockdownie tak jak na przykład teraz albo pracujemy na 10 etatów tak jak na przykład osoba nagrywająca, którą słuchasz teraz w tym podcaście. I, i co się dzieje? o co chodzi z tymi emocjami. Ema, emocje, czyli emotion. Energy in motion, to jest trochę taka energia w ruchu. I ta energia musi być w ruchu. Ona nie może być zastygła, ona nie może być zastała. Często mówi się, że to jest albo w świecie jakby psychologicznym, psych w świecie psychologów mówimy albo implozja, albo eksplozja. Czyli albo implozja, albo do środka, albo eksplozja, czyli na zewnątrz. My sobie życzymy jak najwięcej eksplozji. Bo jeżeli ty robisz implozję, czyli jesteś wściekła, bo ktoś Przekroczył twoje granice, ale nie, nie stawiasz tych granic, nie mówisz, to jest dla mnie za dużo i trzymasz tą złość, to potem boli cię kark, albo na przykład nie możesz obrócić, nie wiem, głowy w lewą stronę, albo boli cię żołądek, albo dostajesz biegunki. Różne inne rzeczy się dzieją, kiedy zaczynasz somatyzować i trzymać te emocje nieprzeżyte emocje albo eksplozja, czyli eksplozją kiedy jest ci smutno, jest na przykład płacz i wybuchasz płaczem i dobrze i my się cieszymy i płacz, i płacz, że hej, jak ci jest smutno. Bo kto powiedział, że faceci mają nie płacz? To tak jak złość piękności szkodzi e, i ty się nie złości, bądź grzeczna, a do faceta weź nie płacz, bo, bo, nie wiem, bo się nie mazgaj. No płacz właśnie, a ty się właśnie złość, bo to wszystko jest w porządku, to wszystko jest ludzkie. To właśnie ma tak być. Um, co ci chciałam powiedzieć? No Chciałam ci powiedzieć, że Maria, Anna Maria Jopek śpiewa, że życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. A emocje są właśnie też po to, aby je przeżyć. Nie kisić ich jak tych ogórków, kiszonek, tych w zalewie, w słoiku zamkniętych już na zawsze. Tylko dać im przepływ. Niech one przeżyją, niech one przepłyną. Nie przeżyta emocja, Wróci do ciebie, wróci do ciebie jutro, albo wróci za tydzień, albo na przykład um, podwoi jakąś reakcję, którą będziesz mieć w przyszłości. Na przykład ktoś ci coś mówi, nie wiem, ktoś coś mówi, z czym ty się nie zgadzasz. Na przykład twój szef coś ci mówi i ty się z tym nie zgadzasz, jesteś totalnie wkurzona. Ale przecież nie możesz się złościć, bo przecież złość szkodzi piękności. No to pach tą złość do środka i jakiś ból żołądka nam się budzi. Natomiast wieczorem twój dzielny małżonek wraca po cemniu do pracy i mówi do ciebie, że na przykład talerz stoi nie tam, gdzie trzeba. Więc ty wtedy po prostu robisz eksplozję na zasadzie do potęgi, eksplozja do kwadratu, nie będziesz mi mówił, nie będziesz mi mówił, jak ja mam stawiać talerz i małżonkowi się dostaje ale pytanie, czy jemu się zostaje za ten talerz, czy jemu się dostaje jeszcze za tego szefa, co rano w biurze był, czyli czasem nosisz nieprzeżyte emocje, które wyjdą, one wypełzną po prostu, jak ten golum z jaskini, Oni wy one wyjdą, tylko w, jakby w sytuacji, w której wcale mogłyby nie wychodzić i mogą być nieadekwatne w ogóle do tego, co jest przeżywane albo tego, co się dzieje, nie? Ma to dla ciebie sens? Masz tak czasem? I teraz zobacz jeszcze, co się dzieje. Często na przykład przy implozji tych emocji, zatrzymywaniu ich w środku, to często jest potem tak, że osoba, która dostaje to od nas, czyli wylewamy to w jadro nie? tych pomyj, Załóżmy, no nie wiem, wiadro, złości, często wylewamy na osoby, z którymi czujemy się bezpiecznie, które wiemy, że po tym wiadrze po prostu, jak my tak chluśniemy z całą petardą, to oni zdejmą bluzę, wypiorą i powiedzą, ja, no ja dalej tu jestem albo dalej cię kocham. Nie? To może być przyjaciel, przyjaciółka, bliska osoba. Oczywiście czasem chluśniemy na kogoś, ko ko, z kim się nie czujemy bezpiecznie, nie jest, nie jest nam dobrze, ale na przykład czujemy się na tyle bezpieczni, że to będzie mój sąsiad, a nie mój szef, czyli jak chlusnę na sąsiada, to on mi z roboty nie zwolni, nie? A szef może. Więc... Um, Wybieramy sobie te obiekty chluśnięcia potem. Natomiast jak przeżywamy te emocje w taki sposób właściwy, dobry, dla nas służący, w momencie, w których one się dzieją, mamy ekspresję, komunikujemy, to jest dla mnie w ogóle nie do zniesienia, co mówisz, nie wiem, nie chcę, żebyś tak do mnie mówił, przestań krzyczeć. Kiedy jakby przerabiamy te emocje w sytuacji, w której się dzieją, no to później nie musimy nosić tych wiadr i chlustać na kogoś innego. To nie jest łatwe, no bo jakby jesteśmy uczeni tłumić często, nie? Tych emocji. No mamy jeszcze coś takiego, co się nazywa konspektem unieważniania, czyli e, mamo boję się pająka, przestań panikować, pstyko pająk, nie? Mamo nie jestem głodna i znowu mamy Adasia i Dzień Świra. Zjedz zupę pomidorowa, dobra, gorąca. Um. Nie, czyli to nie jest ważne, że ja nie jestem głodna, tylko ważne jest supa pomidorowa i jeszcze te masło, co tak trzeba skrobać, bo takie zmarznięte jest. I potem człowiek chodzi taki, no, pounieważniany, sponiewierany z tymi, z tymi wiadrami do, do chlustania. No i sorry, batory, ale musimy się tym no, zaczynać zajmować. No, musimy się tym zacząć zajmować, bo to obniża naszą jakość życia i wpływa na stan naszego zdrowia. To nie jest, że mi się widzi, mi się to, a nie widzi mi się, a ja wierzę, a, a nie wierzę. A to jest jakaś emocjonalnie, emocjonalnie rozchwiana baba, a ja też jestem facet i nie będę. No będziesz, nawet jak jesteś facet, bo. Bo chcąc, nie chcąc wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy mamy układ limbiczny i wszyscy mamy ciało migdałowate i, i tam mamy emocje. I to, że ty udajesz, że ich nie ma, to jest też taka, takie wyparcie, też jeden z takich mechanizmów, że to jest fantastyczne, że ty tego nie widzisz i nie chcesz, tylko że to jest jak ze sforą psów rzucających się na twoje drzwi. Czyli tym już nie nie wszystko dobrze, absolutnie w ogóle, co ona mi tam będzie gadać, jakaś oźwa bała w podcaście, ale czujesz, że na drzwi rzuca się sfora po prostu dzikich psów. I słyszysz, że one tam są i ujadają, ale mówisz nie, nie, wszystko jest w porządku. No nie jest w porządku. I tu nie trzeba naprawdę kończyć już jakoś dramatycznie um, w chorobie, która cię nagle zatrzyma i, i będzie trzeba coś zrobić. Można to troszeczkę szybciej. Um, Troszeczkę szybciej się tym zająć, bo tak naprawdę, jeżeli będziesz, będziesz nawigowany, czy nawigo, będziemy nawigowani tymi emocjami, to one dla nas przyniosą świetne informacje. Obojętnie, czy te, też, czy te emocje, bo często mówimy, o to są dobre, a to są złe. No nie, kochani, nie ma dobrych, nie ma złych, są przyjemne i nieprzyjemne, ale zasadniczo, generalnie one są wszystkie dobre, bo one niosą ci informacje. Złość mówi ci, kurczę, ktoś przekroczył Twoją granicę, nie? Smutek mówi ci, straciłam coś, na czym mi zależało. Nie, to jest jakaś ważna dla ciebie informacja, która może cię nauczyć. To, to też jest tak jak: nie pytasz się kogoś, słuchaj, czym jest ciepło, czym jest zimno. No, nie pytasz się, nie? Um, bo wiesz, że ci jest ciepło i czy jest zimno. I z emocjami, bo można mieć tą samą wiedzę. Ja wiem. Że ktoś mnie skrzywdził, hmm. ktoś powiedział coś, czym, czym ja się po prostu nie zgadzam, obraził mnie, dotknął w jakiś sposób, nie? Um, nazywasz je, e, czujesz je w swoim ciele. To jest naprawdę fantastyczny proces, bo jesteś w takiej zgodzie ze sobą i masz dużo więcej energii. Nie musisz jakby poświęcać tej energii na bycie kimś, kim nie jesteś. E, jest taka też integralność tego, co myślę i czuję, i mówię to. I nagle rośnie szacunek do samego siebie. No bo jak jesteś tym, co myślisz, i mówisz i to czujesz, to, to jest taka, jak pisał Kundera, nieznośna lekkość bytu nagle się robi. Kiedy nie musisz ważyć słów, kiedy tak naprawdę dokładnie wiesz, co jest underneath, co jest pod tą złością. I, I możesz od razu zadziałać. Nie kisisz tego, tak jak już Ci wcześniej mówiłam, konserwowy ogórek firmy Krakus, upchnięty między innymi, ogórki przesiągnięte tym octem, nie? Bo. Bo my tak się wszyscy po prostu czasem ukisiliśmy w tym, gdzie nas wsadzili i zaprogramowali, unieważnili. Czasem chcieli, czasem nie chcieli. Jak mówi Louis, hej, jesteśmy ofiarami ofiar, więc to nie jest tak, że większość ludzi miała jakąś intencję zrobienia nam czegoś B. Oni sami, ktoś im też zrobił B. No i na tym polega to teraz nasze życie, żebyśmy z tego wychodzili, a nie się dalej kisili. Czyli jak masz zapamiętać jakąś rzecz z tego podcastu, to weź pamiętaj po prostu, że nie ma dobrych i złych emocji. Są przyjemne, nieprzyjemne, ale one są dobre. Pozwól im po prostu być, zaproś je na kawę, powiedz, co ta złość chce Ci powiedzieć ten smutek albo rozczarowanie, o co to chodzi. Um, Pamiętaj też o tym, że emocje muszą być przeżywane, nazywane proporcjonalnie, żeby potem były po prostu też przeżywane proporcjonalnie do wydarzenia. I jest na to sposób, słuchaj, jest na to sposób, jest ratunek. Jak to e, słyszysz w, w piosence, jest nadzieja, mamy nadzieję, jest nadzieja, mamy sposób na to, żeby to zrobić przeżyć to właściwie. Ja Ci opowiem w kolejnym odcinku podcastu. Podcasty będą lądowały raz, myślę, w tygodniu w jakiś dany dzień, ja zaraz Ci powiem jaki to będzie, um, ale to, co ważne, to to, że w drugim odcinku ja Ci pokażę, jak zrobić, jak nazwać, jak zobaczyć, jak, jak to przeżyć w sposób właściwy i będzie Ci łatwiej. Um, dziękuję Ci w ogóle za, za ten odcinek, który powstał bardzo w ogóle spontanicznie, bo ja teraz jestem na etapie wypuszczania e-booka o tym, jak budować karierę za granicą i awansować w ciągu roku, bo tak o to ja właśnie to zrobiłam, zbudowałam sobie życie poza granicami Polski i ja awansowałam w ciągu 10 miesięcy. I tak naprawdę powinnam teraz zajmować się sprzedażą, marketingiem tego e-booka, ale nie mogę, bo po prostu mam jakiś taki wewnętrzny imperatyw, że ja ci muszę nagrać ten podcast o emocjach, bo ten temat po prostu jest taki żywy i ciągle wypływa, i ja mam bardzo dużo osób, z którymi pracuję, i tam jest zawsze temat tych emocji, tej. Tej właśnie skiszonej energii, nieprzeżytej, nienazwanej. A, a, a ja chcę, żeby ci było lekko, żeby, żeby była ulga, ukojenie i, i żeby była przyjemność. Więc życzę ci wszystkiego, co, co, co najlepsze, i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym podcaście. Porozmawiajmy o tobie.